Kochani, dzisiaj przedstawię Wam kolejny przepis. Tym razem nie będą to placki ziemniaczane, co by sugerowała maszynka, ziemniaki i miska. Nie, to będzie, nie będzie to też babka ziemniaczana, ale będzie bardzo blisko. A mianowicie dzisiaj pokażę Wam kiszkę ziemniaczaną. Zapraszam. Oczywiście zaczynamy od tarcia ziemniaków, a następnie przechodzimy do pozostałych składników. No i kochani, mamy tutaj zmielone już ziemniaczki na oczywiście drobnych oczkach, jak najdrobniej. Do tego dam teraz podsmażony, dałam tu też, zmieliłam razem oczywiście czosnek. Do tego dodam jeszcze obsmażony boczek z cebulką oraz mąkę ziemniaczaną, a może dam ziemniaczaną. Na pewno dodam pszennej. Ziemniaczanej zależy od tego, jakie macie ziemniaki. Jeżeli są bardzo mało skrobiowe, to dobrze jest dać jeszcze odrobinę, ale dosłownie odrobinę mąki ziemniaczanej. Można też odcedzić płyn. Jeżeli jest go naprawdę dużo i ziemniaki są wodniste, a tak często się zdarza przy ziemniakach młodych, to dobrze jest ten płyn odcedzić, żeby nie dawać zbyt dużo właśnie mąki, dodatku skrobiowego. Jak widać na dnie, u mnie skrobia się wydziela nawet dość sporo, więc raczej chyba ziemniaczanki nie dam, jeśli już to tylko pszenną. No to biorę się do dzieła. Wcześniej obsmażyłam sobie takie skwareczki z boczku z cebulką. Nie patrzcie, że to jest przypalone. Nie jest przypalone, po prostu na czarnej patelni tak to wygląda. Chociaż może troszkę cebulka przywarła.
Ale to dlatego, że nie miałam czasu na to. Dobra. Oczywiście musimy dać do tego przyprawy. Moimi przyprawami będzie sól, pieprz, majeranek i pietruszka. Sól, najważniejsza sprawa, bo jeżeli nie dacie soli, to nie będzie to w ogóle smaczne. Około 2 łyżeczek. Wszystko zależy od tego, ile macie ziemniaków. Ja obrałam dzisiaj taki woreczek 2-kilowy, więcej, tam było chyba 3 kilo ziemniaków. No to gdzieś po obraniu będzie jakieś 2,5 kg, bo dużo z nich nie odpadło. Konsystencja jest dość fajna. Sól czuć. Pieprz czuć. Dam jeszcze odrobinę papryki słodkiej, bo ja lubię. Ale nie jest to konieczne, bo papryka słodka też nam zabarwi troszeczkę tą kiszkę ziemniaczaną. Więc jeżeli chcecie mieć taką jaśniuteńką, żółciuteńką, białą, no to lepiej nie dawać żadnych przypraw, które mogą zabarwić. Jeszcze chyba troszeczkę pieprzu da. Wydaje się, że jest za mało. Ojej. Sobie narozrabiałam. Ja swoją kiszeczkę będę nadziewać przy użyciu maszynki do mielenia mięsa z taką końcówką. Proszę bardzo. Takie coś. Naciągamy jelito i pięknie nadziewamy. No, tak wygląda moja kiszeczka. Do tego dodam jeszcze troszkę smalcu. Mam taki smalec spod pieczeni, który bardzo ładnie pachnie. Dzięki niemu moja kiszka też będzie miała bardzo fajny smak i zapach. Około 2-2,5 łyżki. Wszystko zależy od tego, ile macie
ile macie po prostu waszych ziemniaków, bo to głównie od tego zależy, ile damy składników pozostałych. Proszę. Soli myślę, że jest dość. Pieprzu już też, aczkolwiek takie kiszki ziemniaczane, w ogóle takie dania z ziemniaków jednak lubią być mocno przyprawione, bo jeżeli ich nie doprawimy, to nie będą dobre. Mogę przesadzić teraz, no ale wiecie, wolę przesadzić niż znowu słuchać, że za mało soli, albo że zapomniałam o soli. Okej. To już mamy. No. Tłuszcz już się też fajnie rozszedł. Po wnętrzu. No i powolutku będziemy przechodzić do nadziewania naszej kiszki. Tu mam już wcześniej namoczone jelita wieprzowe, których użyję. Dobra? No to dobrze. Muszę sobie poukładać to, tak by mi było wszystko pod ręką i na rękę. Kiciuś, ja wiem, że ty byś coś chciała, ale to nie jest nic dla ciebie, no. Thank you.
No i kochani, tak to wygląda. Trochę mnie się tu nabrudziło. I mała od razu uwaga. Zobaczcie, ostatni flaczek. I tutaj nazbierało mi się dużo skwareczek. Oczywiście, jeżeli dajecie, to taka uwaga na przyszłość. Dla mnie i dla Was. Jeżeli dajecie te skwarki, muszą one być naprawdę drobniej posiekane bądź drobniej zmielone. Żeby nie było takiej sytuacji jak teraz. Bo to może nie być smaczne po prostu. No nic. Trudno się mówi. Tak to czasem bywa. Wrzucę je do brytwanny. Sparzę. Później można je oczywiście też zapiec bądź zgrillować. To już według gustu i uznania. Ja na razie je sparzę. Oczywiście trzeba nakuć te bo jeżeli nie nakujemy, to mogą nam w trakcie gotowania popękać, a tego byśmy nie chcieli. Trzeba też pilnować. By temperatura nie przekroczyła 100 stopni i by nie zaczęło nam się to gotować, bo wtedy to na 200% popęka. Już to nieraz przerabiałam, więc naprawdę wiem. Akurat użyłam garka, w którym chwilę wcześniej mięso smażyłam, dlatego widać na nim tłuszcz, który pływa na tej wodzie, ale to nie przeszkadza. Posolę jeszcze odrobinę tą wodę, tak około łyżeczki, na wszelki wypadek, gdyby okazało się, że jednak moja kiszka jest zbyt mało doprawiona. Mogłoby się tak stać, że większość tej soli przeszłaby do tej wody. I mielibyśmy niedoprawioną kiszkę, a tego nie chcemy. No nic, wstawiam ją teraz i powoli niech się gotuje. No i kochani, tak wygląda moja kiszka ziemniaczana. Tak wygląda na przekroju. Jak widać, niewiele z niej już zostało, bo okazało się, że wyszła bardzo smaczna. I prosto z garka na gorąco. Prawie połowa została zjedzona. I tym to widoczkiem kończę ten filmik. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnych filmów z tej bądź innej dziedziny. Pa, pa!